Witam, witam. Dzisiaj mam krótki film o tym, jak zrobić łatwo i szybko na drutach kapcie domowe. Pokażę tu wersję z warkoczem 1:1. Tu są to kapcie brązowe lub ze wzorem ściągaczowym, 2 prawe, 2 lewe dla tych, co nie chcą robić warkocza. I tu są te kapcie w kolorze czarnym. Do zrobienia jednej pary kapci zużyłam 80 g włóczki. Użyłam włóczki akrylowej, gdzie na 100 g jest 175 metrów, czyli około na 50 g około 90 metrów, czyli włóczka jest dosyć gruba, a ja użyłam ją jeszcze dodatkowo podwójnie. Druty lubię robić na drutach z żyłką. Rozmiar 5,5. Nabieram na podwójne druty i podwójną nitką 24 oczka. I dzielę teraz robótkę. Pierwsze 4 oczka i 4 ostatnie to będzie warkocz. Pozostałe będę robić ryżem. Zaczynam od oczka brzegowego. Robię warkocz pojedynczy, czyli jeden przerabiam i przerabiam drugi splecione. A następnie czwarte z tych oczek robię na lewo. To są 4 pierwsze. Te oczka przerabiam na przemian. Prawo, lewo. Przerobiłam 16 i ponownie oczko lewe, przepleciony warkocz 1 i 1. Jeżeli nie chcę robić warkocza, mogę tu zrobić normalne 2 oczka prawe, które też będą całkiem dobrze wyglądać. Na lewej stronie przerabiam wszystkie oczka, tak jak schodzą z drutu. Czyli brzegowe, 2 lewe i prawe. I następnie prawe, lewe, prawe, lewe. I gdy zostają 4, ostatnie jest prawe, 2 lewe i prawe. Odwracam. Rząd trzeci. Przerabiam teraz brzegowe i przepleciony warkocz 1:1 i lewe oczko. I teraz ryżem, czyli nad prawymi przerabiam lewe, a nad lewymi przerabiam prawe. I na przemian. Gdy zostają mi 4 ostatnie oczka, przerabiam lewe, przepleciony warkocz 1:1 i lewe. Odwracam. Na lewej stronie przerabiam tak, jak schodzą z drutu. To od rzędu pierwszego do czwartego. Teraz powtarzam do uzyskania długości, jaką chcę mieć, aby wchodziła mi stopa, czyli szerokość kostki. Na prawej stronie robiąc ryżem,
zawsze zmieniam oczka. Nad prawymi lewe, nad lewymi prawe. Zostawiam tylko na brzegach cztery oczka, które przerabiam lewe i warkocz. Jeden na jeden i kończę lewym. I przerabiam tak dalej. Natomiast, gdy chcę zrobić bez warkoczy, pokażę tu teraz, nabieram podobnie jak w poprzedniej wersji 24 oczka i przerabiam. Oczko brzegowe, dwa prawe zamiast warkocza, lewy ryż, prawo, lewy, prawy, lewy. I gdy zostaną cztery ostatnie, robię lewy, dwa prawe, lewy. Po lewej stronie przerabiam tak, jak schodzą z drutu. A po stronie prawej przerabiam dokładnie tak samo. Cztery pierwsze, tak jak schodzą z drutu. Zmieniam tylko 16 oczek ryżem. Nad prawym robię lewy, a nad lewym robię prawy. I zakończam lewym oczkiem, dwoma prawymi i lewym. Po lewej stronie robię tak, jak schodzą z drutu i powtarzam te cztery rzędy, aż do momentu, aż uzyskam 13 cm. Przerobiłam 20 rzędów. To jest 13 centymetrów, tyle będzie miał mój otwór na wkładanie nogi. Czyli jest to mniej więcej połowa długości całego kapcia, gdyż chcę zrobić 23 do 25 centymetrów długości stopy. Przerabiać będę teraz ściągaczem złożonym z warkocza i lewych oczek. Jeżeli nie robię warkocza, to oczywiście będą dwa oczka prawe, dwa lewe. Przerabiam warkocz, dwa lewe, warkocz, jeden lewy, czyli mam w sumie 8 oczek od brzegu, tutaj też 8 oczek od brzegu. Będę w taki sposób robić, a 8 oczek środkowych dalej przerabiam ryżem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest ryż, jedno lewe, warkocz. Dwa lewe, warkocz, lewe. Lewą stronę przerabiam tak, jak schodzą z drutu. Mogę sobie odliczać 8 oczek, żeby się nie pomylić. To są moje oczka z warkoczami, 8 oczek ryżem i ponownie 8 oczek, które są warkoczami. Dalej. Brzegowe
i warkocz, dwa lewe, drugi warkocz, jedno lewe, 8 ryżem, czyli zmieniam tutaj oczka nad prawymi lewe, a nad lewymi prawe. To będzie moja podeszwa. I z warkoczami. Jeden lewy warkocz, dwa lewe warkocz i jedno lewe. Powtarzam teraz te rzędy aż do uzyskania długości kapcia. W wersji czarnej nie robię warkoczy, a w tym miejscu robię dwa oczka prawe, czyli cztery pierwsze, tak jak schodzą z drutu, lewy, dwa prawe, lewy, 8 ryżem, lewy, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, lewy. Na lewej stronie, tak jak schodzą z drutu. Następny rząd po prawej stronie to brzegowe, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, jeden lewy, 8 ryżem, lewy, dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. Przerabiam tak dalej, aż do uzyskania odpowiedniej długości kapcia. Mam zrobione 24 cm. Ze względu na to, że włóczka jest gruba, a ja będę chciała ścisnąć na palcach, to w tej chwili co drugie oczko przerabiam razem jako redukcję. Prawe na prawo, lewe na lewo. Ryż też przerabiam co drugie oczko na prawo, co drugie na lewo. Mam w ten sposób zrobioną redukcję i teraz przeciągnę nitkę, żeby ścisnąć to razem. Tu sobie pomogę szydełkiem. Przewlekam nitkę przez wszystkie oczka. Zaciągam tak, żeby połączyć czubek, a po lewej stronie zszywam teraz do miejsca, gdzie zaczynałam warkocz. Tu do tego miejsca. Zszywam tu, gdzie są oczka brzegowe.
do momentu, gdzie zaczynam warkocz. Tu dodatkowo zabezpieczam, żeby się nie popruło. I maskuję nitkę. I zszywam dodatkowo z tyłu obydwie krawędzie. Zszywając od razu sobie maskuję nitki, które mi tu zostały. Odwracam i mój kapeć jest gotowy. Tak się prezentuje. A w wersji czarnej po skończeniu również odwracam. I tak się prezentuje wersja bez warkoczy. Dużo się nie różni. Jak widać, łatwiej się robi, jeżeli ktoś nie chce przeplatać warkocza, a też jest ciekawe. I to tyle na dzisiaj. Tego krótkiego filmu i propozycji na kapcie. Jeżeli podoba Ci się to, co pokazuję, to proszę o wsparcie jako subskrypcję, kciuk w górę i komentarz, ewentualnie udostępnienie. Zapraszam do playlisty z innymi moimi propozycjami. Dziękuję i zapraszam po więcej.